porozmawiajmy o elektromobilności. Na początek przedstawię naszych gości, osoby, które o elektromobilności wiedzą wszystko, mam wrażenie, bo jak tutaj rozmawialiśmy, to naprawdę ta godzina, którą przeznaczyliśmy sobie na tą rozmowę, może nie wystarczyć. Pierwszy gość, pani dr Anna Skarbek-Żabkin, osoba, która, tak jak mówię, o elektromobilności wie wszystko, ale także o wszystkim, co jest związane z ochroną środowiska, o transporcie. Założycielka, współzałożycielka Forum Elektromobilności, autorka wielu prac naukowych, także naprawdę skorzystajcie Państwo z jej wiedzy. Drugim naszym gościem jest pan Maciej Mazur, to jest dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, jedynej organizacji w Polsce, która tak dogłębnie penetruje ten rynek i śledzi wszystkie zmiany. No i oczywiście jest dyrektor marki Volkswagen, Łukasz Zadworny. Witamy serdecznie wszystkich. No i zaczynam oczywiście od pani Anny. Pani Aniu, rozmawialiśmy tutaj przed rozpoczęciem tego naszego spotkania o elektromobilności. Pani ten trend i wszystko, co się dzieje w kwestii samochodów elektrycznych, śledzi od wielu, wielu lat. Jest pani fanką samochodów elektrycznych, to już ustaliliśmy. Zresztą myślę, jak wiele osób tutaj. Proszę nam powiedzieć, z czego wynika to, że teraz ten boom tak naprawdę dzieje się na naszych oczach? Bo tak naprawdę mam wrażenie, że jeszcze parę lat temu wszyscy gdzieś tam rozmawialiśmy o samochodach elektrycznych, ale dopiero teraz ten boom jest i za chwilę zaleją nas samochody elektryczne. Dzień dobry Państwu. Faktycznie widzimy, że rozwój elektromobilności jest bardzo dynamiczny. Tutaj rokrocznie widzimy, jak producenci pojazdów wprowadzają kolejne modele aut. Ponadto coraz większe zainteresowanie jest w społeczeństwie. Ludzie coraz częściej przyglądają się tym samochodom, są nimi zainteresowani, ale są zainteresowani nimi nie tylko ze względów takich jezdnych i powiedzmy, że motoryzacyjnych, ale też wzrosła ta świadomość społeczeństwa, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i ochronę środowiska. Oczywiście samochody elektryczne, bo często mówimy, że to jest pewnego rodzaju nowość. To nie jest nowość tak naprawdę, bo pierwsze pojazdy elektryczne w połowie XIX wieku już jeździły. Potem chociażby mogę wspomnieć samochód Detroit Electric, który w 1914 roku był produkowany i sprzedawany. Natomiast potem przyszła, no, można powiedzieć, pewnego rodzaju rewolucja w motoryzacji. Został wprowadzony samochód, silnik spalinowy, zupełnie inny napęd. A teraz znowu tak naprawdę jesteśmy w jakimś takim momencie, można nazwać to rewolucją kolejną. Ja sobie uświadomiłem niedawno, że tak jak pani powiedziała, te samochody elektryczne były. To doskonale wiecie, znacie historię samochodów doskonale, ale uświadomiłem sobie, że pierwszy w moim przypadku test samochodu elektrycznego, tam siedzi Artur Włodarski, robiliśmy w wysokich obrotach 10 lat temu. To był Mitsubishi Aimiev. Już 10 lat temu robiliśmy takie rzeczy, no ale tak naprawdę te samochody jakby wkraczają teraz tak naprawdę. I tak jak pani powiedziała, że główny powód to jest to, że chcemy jednak spowodować, żeby środowisku ulżyć trochę. Tak? Więc w jaki sposób te samochody mogą ulżyć środowisku? Jeżeli chodzi o kwestie tak bardziej globalnie patrząc na kwestie środowiska, my musimy pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o tym, że klimat ociepli się o powiedzmy 2 stopnie, to jeszcze nie robi na nas jakiegoś większego wrażenia. Natomiast należy pamiętać, że bardzo łatwo jest wywrócić tą taką naturalną równowagę. Jeżeli tutaj przykładem może być równoważnia. Jeżeli my na tę równoważnię położymy nawet mały element, to tak naprawdę bardzo łatwo to równoważnie możemy przewrócić. Pierwotnie te zmiany klimatu, które będą zachodziły, one nie będą uderzały w człowieka. Pierwotnie będzie to ocieplenie klimatu, potem będą grubość czap pokryw lodowych będzie topniała, będą zwiększały się różne anomalia środowiskowe. Natomiast finalnie wszystko to zatoczy koło i jak taki efekt domina dotrze do człowieka i to wszystko do nas powróci.
No tak, światowa gospodarka rozwija się w szalonym tempie i pewnie ten rozwój jest też takim motorem do tego, żeby w tym klimacie te zmiany zachodziły, zmiany, których często nie chcemy po prostu. No ale faktycznie, dużo się mówi o tym, że ocieplenie klimatu i tak dalej, ale ja zawsze, za każdym razem mam taką myśl, że dobrze, ale jak to wpływa na mnie, na panią, na naszych gości tutaj? Co z tego, że temperatura podniesie się o jeden stopień? Jeżeli się podniesie o 1 lub 2 stopnie, to tak jak mówię, to my tego nie odczujemy i to dla nas nie będzie jakimś większym problemem. Natomiast jest taka graniczna wartość, która jest podawana w wielu opracowaniach naukowych, że jeżeli ta temperatura podniesie się powyżej 2 stopni, czyli będzie to już 3 i więcej, to zaczniemy uwalniać wiele gazów, które są na tą chwilę uwięzione w tej tak zwanej wiecznej zmarzlinie. Ja wiem, że ja mówię teraz o rzeczach, które mogą się wydawać troszeczkę, znaczy one na pewno wydają się odległe i wydają się troszeczkę abstrakcyjne. Natomiast cały czas jak podkreślam, że musimy patrzeć na kwestię klimatu zarówno globalnie, i to jest właśnie to, o czym powiedziałam, i o tych zmianach, o tych topnieniach lodowców, o zalewaniu terenów, o stepowieniu pewnych powierzchni i obszarów, na które nie powinniśmy pozwalać. A drugą kwestią jest to spojrzenie lokalne, czyli dokładnie tu, teraz, tu, gdzie my żyjemy, w tej przestrzeni miejskiej. I każdy element, który będzie prowadził do tego, i każde działanie, które będzie prowadziło do tego, że w jakimś stopniu będziemy poprawiali tutaj jakość i powietrza, i będziemy przyczyniali się do zatrzymania emisji szkodliwych substancji. Mówię tutaj o różnego rodzaju substancjach, które wydobywają się chociażby z rury wydechowej samochodu spalinowego, bo to właśnie te zanieczyszczenia z rur wydechowych samochodów, no my jednak jeździmy, można powiedzieć, z nosem na wysokości rury wydechowej samochodu i to bezpośrednio oddziałuje na nasze zdrowie. Już dzisiaj wiemy, że jest bardzo wiele chorób i zgonów, jeżeli chodzi o... jest to w konsekwencji zanieczyszczenia powietrza. No właśnie, bo rozmawialiśmy tutaj chwileczkę wcześniej, że to nie tylko chodzi o to, co wydobywa się z rury wydechowej, ale także o to, co jest na ulicy. No nie wiem, resztki gum z opon, klocków hamulcowych. To wszystko powoduje, że te 40 metrów to jest ta najgorsza warstwa, w której my akurat funkcjonujemy, tak? No to jest ta strefa tej tak zwanej niskiej emisji, w której my przebywamy, w której kumuluje się bardzo dużo zanieczyszczeń, zarówno z, tak jak wspomniałam, z kotłów przydomowych, ale również z transportu. W przypadku samochodu elektrycznego mamy tę jeszcze zaletę, że samochód elektryczny posiada odzysk energii, rekuperację energii. Dzięki temu zdecydowanie w mniejszym stopniu zużywają nam się klocki i tarcze hamulcowe. Mamy w tym momencie, eliminujemy tę ilość pyłu, która leży po prostu na drogach. Kolejne pojazdy, które przejeżdżają, no, wzniecają ten leżący pył. No i ponownie to wszystko trafia do człowieka. Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na efektywność, jeżeli chodzi o samochód spalinowy. Z takiej 100%, ze 100% energii, którą mamy w paliwie, to tak naprawdę na koła przeniesionych jest tylko 20%. Cała reszta jest stracona, a 70% to są w ogóle straty w silniku. Ponadto odparowanie tego paliwa w procesie tankowania. W procesie, kiedy samochody stoją na ulicach, to paliwo również paruje. Mamy również w tym momencie te lotne związki organiczne, które po prostu, my ich nie widzimy, nie czujemy, ale one jednak są i oddziałują na nas. No dobrze, ale możemy założyć sobie, że faktycznie przesiadamy się do samochodu elektrycznego, ale nie brakuje głosów, które twierdzą, że te samochody elektryczne wcale nie są takie ekologiczne. Pani sama już powiedziała, że one nie są zeroemisyjne, tylko są niskoemisyjne. No jest oczywiście ślad węglowy, który zostaje. Niektórzy twierdzą też, że wyprodukowanie takiego samochodu jest zdecydowanie mniej korzystne dla środowiska niż samochodu spalinowego. No i oczywiście mamy baterie i cały szereg innych rzeczy. I energię, którą później musimy gdzieś wyprodukować, w Polsce jest to węgiel. Jak sobie z tym radzić? No tak, tu faktycznie takich głosów jest bardzo dużo i mnóstwo opracowań, jeżeli chodzi o takie informacje dotyczące tego, że samochody elektryczne wcale nie są czystsze, a z drugiej strony pojawiają się też publikacje naukowe, które jednak pokazują, że samochód elektryczny w tym globalnym bilansie wychodzi lepiej. Natomiast
Tutaj musimy przede wszystkim spojrzeć na takie dwie podstawowe rzeczy. Pierwszą to jest cały cykl życia produktu i cykl paliwowy. W całym cyklu życia produktu musimy spojrzeć, on się składa z takich trzech elementów. Pierwsze to jest wydobycie surowców, wytworzenie komponentów i ich montaż. Druga rzecz to jest wytworzenie paliwa, znaczy przetwórstwo, tak, ropy naftowej lub wytworzenie energii elektrycznej i musimy założyć również w tym drugiej części, że auto przejedzie powyżej 200 tysięcy kilometrów i tą trzecią składową, która musi wchodzić w cały ten cykl życia produktu, to jest demontaż. I teraz jeżeli te wszystkie elementy ze sobą zestawimy i faktycznie to porównamy i rzetelną zrobimy analizę, to dopiero wtedy wyjdzie nam, czy pojazd elektryczny jest faktycznie bardziej ekologiczny, czy jednak ten pojazd, czy pojazd spalinowy. Drugą kwestią jest cykl paliwowy, czyli wszystkie całe procesy i wszystko, co jest związane z wydobyciem ropy naftowej, jej transportem, rafinacją, dystrybucją, no i ostatecznie wykorzystaniem jej do zasilania samochodu. Pominięcie w ogóle tego cyklu paliwowego i tego, co za tym cyklem paliwowym idzie, jakie tam idą zanieczyszczenia, pominięcie tego faktu jest absolutnym błędem. Jakby on w tym momencie nie pozwala, żebyśmy rzetelnie porównali samochód spalinowy i samochód elektryczny. Natomiast na dzień dzisiejszy już wiemy, że samochody elektryczne, wiemy w kontekście analizy różnych opracowań naukowych i różnych raportów, na dziś już wiemy, że samochody elektryczne mają przewagę nad samochodem spalinowym. Przechodzę do pana Macieja Mazura z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. I jeśli mówimy o barierach, czy o zagrożeniu, bardziej o barierach, no to pierwsza podstawowa, no to jest infrastruktura. Ja wszedłem sobie na waszą stronę internetową i tam macie licznik elektromobilności. Ustaliliśmy przed rozpoczęciem naszego spotkania, że on jest bardzo aktualny. Dane są z końca lipca. 6883 samochody elektryczne. 6330 samochodów. 6330 samochodów i 785 stacji ładowania. Tak. To wystarcza? To jest dużo? Mało? Na tą chwilę na pewno wystarcza. Bardzo dziękuję za pytanie i bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest generalnie pytanie o infrastrukturę, najczęściej zadawane pytanie w ogóle w dyskusjach o elektromobilności. Ja chyba nie byłem na debacie, podczas którego to pytanie by nie padło. Przez ostatnie lata myślę, że wiele dziesiątek razy to pytanie słyszałem. I tak jak na to pytanie odpowiadałem 3 lata temu, to rzeczywiście było w kontekście barier. Teraz, gdy to pytanie się pojawia, no to już w zasadzie możemy mówić o pewnych wyzwaniach i bardziej przechodzimy do mitów elektromobilności niż do takich realnych problemów, przed którymi stoi ten rynek. Bo gdyby spojrzeć na liczby, to by się okazało, przewrotnie to zabrzmi tylko na potrzeby tej dyskusji, że my jesteśmy jednym z liderów. Dlaczego jesteśmy jednym z liderów? Dlatego, że mamy ogólnoświatowe standardy, które wskazują na to, że zdrowy rynek to jest taki, na którym na jeden punkt ładowania przypada od 4 do 10 pojazdów. W Polsce mamy sytuację taką, że rzeczywiście jesteśmy na samym początku, bo na jeden punkt ładowania przypadają zaledwie tylko 4 pojazdy. W Norwegii jest to druga końcówka, czyli lider jakościowy tego rynku globalnie. To jest nawet mniej niż jeden punkt na 10 pojazdów. Zatem patrząc z tego punktu widzenia, jesteśmy jednym z liderów i na pewno byśmy mogli się tym ucieszyć, gdyby nie fakt, że rynek jest bardzo mały i on musi urosnąć, więc tutaj skala robi różnicę. Generalnie dyskusja o infrastrukturze jest dyskusją bardzo złożoną i trzeba do niej podejść w sposób uporządkowany. Dlaczego my demitologizujemy pewne rzeczy? Dlatego, że ładowanie odnosi się najczęściej do punktów ogólnodostępnych. To są zresztą te punkty, które my liczymy w ramach licznika elektromobilności. 785 stacji, czyli blisko 1500 punktów. Różnica pomiędzy stacją a punktem jest taka, że jedna stacja może mieć kilka punktów. Punkt to jest to miejsce, z którego ładujemy jeden samochód. Na stacjach możemy nawet równolegle 3, a na niektórych 4 pojazdy w tym samym czasie ładować. Te stacje ogólnodostępne to jest jednak zaledwie 20%, znowu patrząc na standardy międzynarodowe, 20% ładowań. Czyli gdzie jest 80%? 80% jest tam, gdzie obecnie posiadacze konwencjonalnych samochodów na pewno nie mogą się pojawić, czyli w domu i w pracy.
Nie zatankujemy naszego samochodu w domu, nie zatankujemy go w pracy, a zatankujemy prądem i w pracy, i w domu. I to jest 80% ładowań, czy to Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy Europa. To jest podstawa tak naprawdę ładowania. My, jak jesteśmy organizacją o europejskim charakterze, mamy także kontakt z organizacjami z tych rynków najbardziej rozwiniętych. Wiemy doskonale, że niektórzy użytkownicy, a nawet jest ich spora grupa, praktycznie ze stacji ogólnodostępnych w ogóle nie korzystają. Ja sam zresztą też jestem posiadaczem samochodu elektrycznego i gdyby nie fakt, że czynię z obowiązku zawodowego ładowania na stacjach ogólnodostępnych, bo po prostu je sprawdzamy, to także pewnie nie musiałbym na tych stacjach w ogóle być. Dlaczego? No dlatego, że to jest pewna zmiana w ogóle struktury podejścia do ładowania i też zmiana jakościowa polegająca na tym, że samochód elektryczny staje się dużo bardziej komfortowy. My nie musimy jechać na stację, ta stacja jest po prostu wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Ona wejdę oczywiście panu w słowo. Powinna być, bo nie zawsze jest. Ale patrzymy na ten rynek z dosyć dużym optymizmem. Jak patrzymy na to, jak ten rynek się zmienia, choćby na poziomie Unii Europejskiej, to choćby zauważamy taki akt jak dyrektywa 844. Co mówi ta dyrektywa? Dyrektywa mówi, że każdy budynek mieszkalny i niemieszkalny musi być wyposażony w kanałowe okablowanie. Co to znaczy? Że w ramach budynków mieszkalnych czy niemieszkalnych odpowiednia część miejsc parkingowych musi być wyposażona w moc przyłączeniową i odpowiednie okablowanie, żeby nabywca samochodu elektrycznego mógł w kolejnym kroku sobie zamontować tam ładowarkę. Jakie to są liczby? Wysokie. W przypadku budynków niemieszkalnych 20% wszystkich miejsc parkingowych, czyli taki budynek, w jakim tutaj jesteśmy, a w przypadku budynków mieszkalnych 100%. Implementacja tej dyrektywy na podstawie rozporządzenia jest obecnie konsultowana w ramach Ministerstwa Energii, zatem zakładamy, że ona może wejść w życie, czyli tą przyszłość mamy stosunkowo różową. Oczywiście patrzymy też wstecz i wiemy, jak ogromnym wyzwaniem jest zamontowanie punktu ładowania w zwłaszcza spółdzielni wielorodzinnej, ale też nie można tego tematu demonizować. Też mamy bardzo wiele pozytywnych przykładów. To wszystko jest podstawą brak świadomości. My edukujemy spółdzielnie mieszkaniowe, edukujemy administratorów po to, żeby umożliwiać właściwe zachowania i umożliwiać ładowanie użytkownikom pojazdów elektrycznych i tak naprawdę koniec końców nie spotkaliśmy się jeszcze z sytuacją pełnej odmowy i całkowicie zablokowania tego procesu. Są takie sytuacje, że rzeczywiście pomaga dopiero spuszczenie kabla z balkonu i wtedy administracja jednak zmienia swoje podejście, ale generalnie to nie jest absolutnie problem. Po Polsce jeździmy samochodami elektrycznymi, oczywiście nie tak komfortowo jak samochodami konwencjonalnymi. Ta liczba jeszcze miejsc, w których możemy się naładować, nie jest porównywalna z tymi, w których możemy się zatankować, ale także to się zmienia bardzo dynamicznie. Teraz 785 stacji na koniec lipca, w zeszłym roku była połowa tego. Zatem widać, jak te przyrosty są dynamiczne, a gdy spojrzymy na plany naszych choćby członków, największych firm energetycznych, paliwowych czy operatorów właśnie stacji, to się okazuje, że 4000 kolejnych stacji mają zostać zainstalowane, uruchomione do 2022 roku. Zatem to są ogromne ilości i wydaje się, że tak jak jeszcze 2 lata temu mogliśmy się zastanawiać, co ma być pierwsze, jajko czy kura, czy będzie zapewniona możliwość ładowania, to teraz tak naprawdę my czekamy na te fantastyczne pojazdy, jak na ID choćby, po to, żeby móc normalnie i komfortowo je użytkować. My też na bieżąco współpracujemy z administracjami, z dużymi flotami i wiemy, że jest naprawdę bardzo pozytywny ruch w kontekście tego, żeby umożliwiać choćby ładowanie w miejscu pracy. My też jesteśmy tego przykładem. Teraz otwieramy Centrum Nowej Mobilności w Warszawie i tam też będzie, jako że to nasze miejsce pracy, możliwość ładowania i nie było problemu żadnego, żeby z administracją budynku takie pozwolenie uzyskać. No właśnie, czyli co, nie doceniamy tego, że tak naprawdę rozwiązaniem problemów jest możliwość ładowania w domu albo w pracy. Jakby stawiamy tylko na to i patrzymy tylko na wskaźnik dostępności punktów ładowania?
Można powiedzieć, że dokładnie tak jest, bo gdy spojrzeć na to, skąd my możemy się naładować, tego Golfa tutaj, skąd możemy naładować, to odpowiedź najprostsza jest z każdego praktycznie gniazdka. Zatem tych punktów prywatnych, nieogólnodostępnych są setki tysięcy, jeśli nie więcej. Oczywiście nie każde spełnia odpowiedni standard i generalnie my nie namawiamy do tego, żeby ładować się z gniazdka, bo lepiej jest rzeczywiście zainstalować oprogramowanie i infrastrukturę właściwą ku temu, ale jak najbardziej w sytuacjach krytycznych możemy się ładować ze zwykłego gniazdka i zmieniamy w ogóle nastawienie do ładowania. My ten samochód mamy praktycznie cały czas gotowy do jazdy. Ja mam tą przyjemność mieszkania w domku jednorodzinnym. Ja mam samochód praktycznie dzień w dzień naładowany na 100%. Dlatego, że wieczorem jak przyjeżdżam do domu po pracy, ja go podłączam, ustawiam, żeby on korzystał z taryfy nocnej, która jest dla mojego portfela wygodniejsza, czyli zaczynam go ładować o 22, kończę ładować go o 6, on się automatycznie odłącza, ja schodzę do garażu, odłączam go od ładowarki, wyjeżdżam. Nie mam zupełnie problemu, wracam po całym dniu, schodzi załóżmy 15%, doładowuję, to jest odruch, ale nigdy tak naprawdę się nie zastanawiam, gdzie ja powinienem się naładować, gdzie ja powinienem pojechać, czy to jest takie wielkie wyzwanie. Też zresztą to nie jest tak wielkie wyzwanie, naprawdę. Choćby w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu jest na tyle dużo ogólnodostępnych stacji, na tak jeszcze małą ilość samochodów, że to nie jest problem. Wspomniał pan o swoim portfelu. Ja, zresztą tak jak wszyscy tutaj siedzimy, mieliśmy okazję tankować, ładować samochody w tych stacjach szybkiego ładowania i przyznam się szczerze, że zatrwożyła mnie pierwsza informacja, ile kosztuje ładowanie w takim właśnie punkcie szybkiego ładowania, bo to jest zdecydowanie droższe od tego ładowania w domu. Absolutnie tak. To jest kwestia, która rozwiązuje problem. Mam w domu podłączony, tak jak pan mówi, samochód non-stop, więc on jest cały czas naładowany, ewentualnie w pracy również. Tak, więc to prawda, ale tutaj też musimy na to spojrzeć w sposób obiektywny, a sposób obiektywny jest taki, że ładujemy się co najmniej te 80% w domu, więc ta cena też ulega zupełnemu przeobrażeniu, jeśli dołożymy do tego te nieliczne wyjazdy pomiędzy aglomeracjami, gdy my potrzebujemy naładować się po prostu bardzo szybko. I za to, że my się ładujemy bardzo szybko, my odpowiednio więcej musimy zapłacić. Obecnie w Polsce mamy ładowarki 50 kW. To są ładowarki, które naładują takiego Golfa w niecałą godzinę, w 40 minut, ale teraz już za moment będą ładowarki o mocy 100. Jest pierwsza 150 w Poznaniu. Audi e-tron może już taką moc przyjmować. Będą do końca roku pierwsze 350 w Polsce. Na takich stacjach, jeśli tylko pojazdy będą w stanie tak dużą moc przyjmować, jesteśmy się w stanie naładować w kilkanaście minut, czyli spędzamy czasu nie więcej niż na zwykłej stacji paliw. My choćby jadąc na jedną z konferencji do Lyonu, mieliśmy okazję ładować się na stacjach Ionity, które tutaj gdzieś się zresztą pojawiały na obrazkach. To są stacje, które dają moc 350 i rzeczywiście podłączaliśmy, w tym przypadku akurat byliśmy Audi e-tronem, bo on jest w stanie przyjmować 150 mocy. Podłączaliśmy samochód, szliśmy na kawę, wracaliśmy z kawą, samochód był już naładowany, więc nie spędzaliśmy na tej stacji obiektywnie nawet minuty dłużej niż byśmy spędzali jadąc samochodem konwencjonalnym. Co więcej, stacja należąca do sieci Ionity, z racji tego, że jej właścicielami czy inwestorami są koncerny motoryzacyjne, między innymi zresztą koncern Volkswagena, ma też zupełnie inną politykę cenową. I mamy sytuację taką, w której ładujemy, mamy taki flat rate w różnych państwach przyjęty, 8 franków w Szwajcarii, 8 euro w Europie, co to oznacza, że my ładujemy e-trona, który ma baterię 90 kWh za 8 euro, czyli za 32 zł. To jest jeszcze taniej niż byśmy go ładowali w domu, więc także te ceny to jest przyszłość i to także jest inwestycja koncernów motoryzacyjnych w ten szeroki łańcuch. Koncerny zaczynają zapewniać nie tylko pojazd, ale także infrastrukturę niezbędną do tego, żeby tym pojazdem się bezproblemowo poruszać po Polsce, czy po Europie, czy po świecie. Projekt Electrify America Volkswagena, jeden z największych na świecie tego typu projektów, 400 ponad stacji w Stanach Zjednoczonych, warty ponad miliard
dolarów. I to także tam oznacza, że jeżdżenie samochodem elektrycznym staje się po prostu dużo, dużo tańsze od jeżdżenia pojazdem konwencjonalnym. Przekonuje nas pan, że w zasadzie ta infrastruktura już jest i ona jest w zasadzie wystarczająca. A co ze świadomością ludzi? Pana stowarzyszenie prowadzi wiele działań, które tą świadomość mają zmieniać. Czy ludzie faktycznie zmieniają postrzeganie o samochodach elektrycznych? Zresztą no, tutaj wszystkie media też piszą o tym coraz więcej, przedstawiają to w zupełnie innym świetle. Czy ta świadomość ludzi się zmienia? Wielka rola mediów w tym, żeby rzeczywiście kształtować te właściwe postawy i w ogóle wprowadzać ten temat do tego tak zwanego mainstreamu. I jeden i drugi obszar, infrastruktura i budowanie świadomości, to są obszary, które wymagają całkowicie bardzo mocnego i zdecydowanego wsparcia. Infrastruktura, żeby było jasne, ja nie uważam, że ona jest idealna pod kątem rozwijającego się rynku. Ona na ten etap, na którym my jesteśmy, ona jest dopasowana do ilości samochodów elektrycznych i ta dynamika, którą my widzimy, która będzie jeszcze potęgowana przez choćby dopłaty do stacji ładowania, to są kwoty od 25 do 150 tysięcy, nie widzimy takich sygnałów, które miałyby sprawić, że ta dynamika będzie wytracona. Zatem uważamy, że infrastruktura rozwija się we właściwym tempie, by iść krok w krok z rozwojem parku pojazdów. Budowa świadomości społecznej jest z kolei niezbędna do tego, żeby ten park pojazdów rzeczywiście się zwiększał. I my projektów edukacyjnych prowadzimy rzeczywiście bardzo dużo. Edukujemy i użytkowników indywidualnych, ale zwłaszcza edukujemy przedsiębiorstwa i samorządy. My choćby zrealizowaliśmy projekt Elektromobilność w praktyce. 24 szkolenia w największych 24 miastach, tych zamieszkanych przez 100 tysięcy i więcej mieszkańców. My podczas każdego szkolenia pokazywaliśmy, jak rozbudowywać flotę, jak właściwie rozwijać infrastrukturę, jak tworzyć docelowo strefy czystego transportu. Widzimy bardzo duży pozytywny odzew ze strony samorządu lokalnego. To jest zresztą w gestii samorządu lokalnego. To jest też w interesie mieszkańców, żeby pojazdy zeroemisyjne się rozwijały. I one zresztą się przecież rozwijają, czego przykładem jest komunikacja zbiorowa. Tutaj w Warszawie będziemy jednym z liderów europejskich. W przyszłym roku będziemy mieć ponad 160 autobusów elektrycznych. Zatem świadomość po stronie samorządu jest bardzo duża. Świadomość po stronie wiele, bo ustawa narzuca obowiązek budowania i stacji ładowania i wykorzystywania tych pojazdów. Ustawa bardzo wiele dobrego zrobiła, na pewno podniosła świadomość i wprowadziła ten temat. Dużo też rzeczy wymaga naprawy w ustawie, stąd my się tym aktywnie zajmujemy, realizując projekt Biała Księga Elektromobilności. Ustawa na pewno nie jest idealna, ale na pewno to, co jest jej największym pozytywnym aspektem, to jest to, że temat elektromobilności wybrzmiał bardzo mocno. Zresztą ustawa tutaj jest zbieżna czy to z dyrektywami Parlamentu Europejskiego, czy z trendami globalnymi i działaniami graczy na tym rynku, czy to z obszaru motoryzacji, infrastruktury, energetyki. I tutaj w zasadzie trend jest jeden. I nic nie wskazuje na to, żeby ten trend miał zostać zmieniony, wyhamowany. On może się tylko i wyłącznie rozwijać. No na pewno będzie się rozwijał. Teraz zapytam Łukasza, dyrektor marki Volkswagen, Łukasz Zadworny. Panie Łukaszu, za chwilę, w zasadzie już teraz chyba, to jest ten moment, niedługo debiut pierwszego takiego stricte samochodu elektrycznego. No, pytam też o wasze plany, ale te plany najbliższe wszyscy doskonale wiemy, jakie są, ale gdzieś tam dalej, jak to wygląda? Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Faktycznie po pierwsze musimy sobie uświadomić, że ta strefa planów, o której mówiliśmy kilka lat temu, to już jest w tej chwili, dzieje się tu i teraz. Oprócz modelu, który stoi przed państwem, ale to jest tak naprawdę bardziej samochód elektryczny bazujący na istniejącym i znanym doskonale Golfie, do którego została dołożona bateria, ale w tej chwili zaczynamy tą elektromobilność w 100% dedykowaną i zbudowaną dla właśnie tego rozwiązania. I w ciągu najbliższego miesiąca odsłonimy i pokażemy państwu w końcu w pełnej krasie nasz model ID3 na targach we Frankfurcie. Będziemy mieli ku temu okazję. Premiera będzie połączona również z premierą platformy B, czyli platformy, która została stworzona specjalnie dla aut elektrycznych, tak? Czyli Volkswagen, grupa Volkswagena zainwestowała bardzo dużo. To nie jest, chcę to podkreślić, dokładanie baterii do obecnych rozwiązań, ale stworzenie od podstaw zupełnie nowego auta i ta platforma będzie służyła do tego, żeby w przyszłości modeli
rozszerzać i oferować na większą skalę. Ja już Państwu pewnie przekazywałem przy okazji różnych informacji prasowych, PR-owych, że grupa Volkswagena do roku 2025 wprowadzi aż 70 modeli w pełni elektrycznych. W przypadku naszej marki to będzie około 20 modeli wprowadzonych do roku 2025. Także patrząc na skalę, jak bardzo koncern jest zaangażowany w wprowadzanie elektromobilności, no, nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że będziemy na pewno bardzo istotnym graczem tego rynku i bardzo dynamicznie w tej chwili ten rynek zacznie przyspieszać. To jest gdzieś jakaś perspektywa tej kolejnej strategii 2025, ale no, zadam to pytanie. Nie mam pan wrażenia, że to przyspieszenie w elektromobilności to było tak naprawdę 5 lat temu? Czy tym ruchem przejścia na elektromobilność i takim jednoznacznym przełożeniem wajchy, właśnie postawieniem na ten prąd, to nie chcecie trochę odkupić win, które gdzieś tam zostały nadszarpnięte? Znaczy ja mamy w pełni świadomość tego, że w 2015 roku w związku z tak zwaną aferą diesla nadwężyliśmy tutaj zaufanie naszych klientów w rynku. I Volkswagen, no, jak doskonale Państwo obserwujecie, na przestrzeni ostatnich lat bardzo mocno się zmienia. Natomiast elektromobilność jest tak naprawdę odpowiedzią Volkswagena, taką myślę dojrzałą i bardzo poważną, na postanowienia traktatu paryskiego. Jeżeli faktycznie chcemy zatrzymać ten wzrost temperatury, mówimy o tym celu 2%, no, takim ambitnym 1,5 stopnia Celsjusza, no to nie ma innego rozwiązania jak tylko wprowadzenie pełnej elektromobilności, na co Volkswagen tak bardzo jednoznacznie stawia. To jest, ja nie znam w tej chwili drugiego gracza na rynku, który by tak swoją przyszłość związał tak jednoznacznie i tak kompleksowo z elektromobilnością, jak robi to Volkswagen. Więc no, traktuję to też jako bardzo odpowiedzialne i dojrzałe działanie organizacji, która, no, mówiąc krótko, chce tym ambitnym celom sprostać. I to zarówno nie tylko w przypadku produkcji samego auta i obniżenia emisji tak naprawdę w momencie użytkowania, ale Volkswagen podchodzi do tego zagadnienia bardzo kompleksowo, ponieważ tak naprawdę bierze pod uwagę cały cykl budowy auta, czyli począwszy od podwykonawców, którzy dostarczają, no, gigantyczną ilość komponentów. Oni są obligowani do tego, aby dostarczać tak naprawdę swoje produkty zeroemisyjnie. Fabryka w Zwickau, o której pewnie też już Państwo słyszeliście w tej chwili, najnowocześniejsza i najbardziej ekologiczna fabryka samochodów elektrycznych w Europie, która też bazuje na źródłach energii odnawialnej, a wszystkie te elementy, gdzie jednak tej emisji nie udaje się uniknąć, są kompensowane różnego rodzaju inwestycjami w ochronę środowiska czy zalesianie terenów. Także no jest to naprawdę bardzo kompleksowe podejście do tego zagadnienia. I trochę może jeszcze odnosząc się do wypowiedzi przedmówców, nawet dziś w Polsce przy naszym miksie energetycznym, który doskonale znamy, to samochód elektryczny, w pełni elektryczny, będzie emitował o 25% mniej CO2 niż samochód z silnikiem na przykład diesla. No więc kolejnym krokiem, żeby tę emisję jeszcze bardziej obniżać, jest oczywiście kwestia, no, źródeł energii, tak? No, ale to już jest też inicjatywa czy oczekiwanie tego, żeby do tych rozwiązań podchodziła nie tylko branża, nie tylko marki motoryzacyjne, no, ale szeroko rozumiany biznes, szeroko rozumiane działania, za które odpowiada też rząd. No, źródła energii są w gestii, no, przede wszystkim tutaj naszego państwa. Miałem pana zapytać o te przewagi właśnie samochodu elektrycznego nad samochodem diesla czy samochodem spalinowym, ale no to proszę powiedzieć jasno w takim razie, jeśli samochód elektryczny, to dlaczego Volkswagen? Co tutaj macie takiego, że to Volkswagen powinien być tym wyborem? Nasze produkty, tutaj mówimy właśnie w tej chwili o ID3, które są takim optymalnym rozwiązaniem z perspektywy zarówno portfela klienta, no, ale też również wymogów środowiskowych. Jeżeli chodzi o pewne bardzo konkretne cechy, to ja zawsze lubię się posługiwać takim przykładem. Jeżeli mówimy o modelu ID3, który, no, możemy poniekąd odnosić do takiej klasy auta kompaktowego, czyli powiedzmy dzisiejszego Golfa. Ten samochód, mimo że obrysem czy swoimi wymiarami przypomina mniej więcej auto kompaktowe, ale ze względu na tą nową technologię oferuje przestrzeń porównywalną do przestrzeni, którą dziś oferuje Passat. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to chociażby kwestia rozwiązania właśnie platformy MEB i tego ułożenia baterii powoduje, że samochód dostaje dodatkowego zabezpieczenia, dodatkowej sztywności, szczególnie przy tych zderzeniach bocznych, tak, które są dzisiaj, no, niewątpliwie, no, bardzo niebezpieczne przy przypadku samochodów spalinowych. Kolejna kwestia, w przypadku zderzenia czołowego nie mamy z przodu silnika, który też w tym przypadku zderzenia zachowuje się
zachowuje się, no też generuje pewne niebezpieczeństwo dla kierowcy czy dla pasażerów. No i w końcu mówimy o tym, że ten samochód będzie oferował bardzo dużo komfortu ze względu na przestronność, ale ze względu też na ciszę, komfort jazdy. Silniki elektryczne generalnie są zdecydowanie cichsze niż silniki spalinowe. W związku z tym faktycznie to jest wiele cech, które determinują, czy też będą wpływały na to, że auta naszej marki będą oferowały bardzo atrakcyjne z perspektywy klientów cech. Mówicie też, że ten samochód ID3 burzy bariery. Jakie bariery konkretnie burzy? Co macie na myśli konkretnie? Tu Państwo też już o tym wspominaliście, taka podstawowa bariera, jeżeli dzisiaj rozmawiamy z potencjalnymi kierowcami, mowa jest o zasięgu i o cenie. Podstawowy wariant ID3, który będziemy za chwilę oferować na rynku, daje możliwość przejechania 330 km, czyli to jest ta najmniejsza bateria, już oczywiście według badań WLTP. A cena tego auta będzie oscylowała w okolicach 130 tysięcy złotych. No to wystarczy to porównać czy odnieść do tego, jaka dzisiaj jest oferta na rynku, żeby zdać sobie sprawę, że jest to już, że jest to game changer już na tym etapie. Należy się spodziewać, że oczywiście wraz z wzrostem sprzedaży, wolumenu, ta cena i ta technologia będzie taniej, w związku z czym ta oferta będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. A co jest takiego trudnego w budowie samochodu elektrycznego? To pytanie może się wydać śmieszne, bo siedzimy w gronie ekspertów, ale no przecież są już samochody na rynku elektryczne. Co jest takiego trudnego? Ten impuls, tak jak ustaliliśmy, był 5 lat temu. Z jednej strony 5 lat to jest dużo czasu, z drugiej strony na taką inwestycję, na opracowanie samochodu od podstaw, to chyba nie jest dużo. Co jest tutaj najtrudniejszego? Znaczy, tak naprawdę to jest cała zmiana cyklu produkcji, całego podejścia do konstrukcji, tak jak już wspomniałem, począwszy od platformy. To jest zupełnie nowe rozwiązania. To jest zupełnie inne rozłożenie środka ciężkości. To jest zbudowanie auta, które jest nowe nie tylko ze względu na nową technologię, ale również ze względu na nowe rozwiązania, które oferujemy wewnątrz, bo jednym z walorów czy opcji, które będziemy oferowali w aucie, to jest bardzo szeroko rozbudowane opcje connectivity, czyli ten samochód, który ma oferować również dostęp do wielu usług online i zapewnić właśnie taką obecność online zarówno kierowcy, jak i użytkownikowi. To jest kwestia zmiany całego cyklu produkcyjnego. Jak już wspomniałem, fabryka w Zwickau, myślę, że jest tutaj najlepszym przykładem, bo to jest wzięcie pełnej odpowiedzialności właśnie za ten ślad węglowy, za emisję CO2, nie tylko na etapie, jak to mówimy, od tank to wheel, czyli w momencie zatankowania i użytkowania, ale całym cyklu produkcyjnym. To są gigantyczne inwestycje. To jest zbudowanie całego łańcucha poddostawców przy kompleksowości produktów, które dzisiaj jest wyzwaniem, dodatkowo dołożenie tego wymogu dotyczącego zmniejszenia emisji CO2, tego śladu węglowego, no, generuje to oczywiście szereg wyzwań. W związku z tym od początku zmienia się filozofia produkcji, zmienia się sposób, w jaki podchodzimy do budowy, wykorzystywania samochodu. Podchodzimy również do kwestii inwestycji w infrastrukturę, bo to nie tylko auto, ale właśnie już grupa Volkswagena inwestuje w infrastrukturę. Tutaj też już o tym było parę słów wcześniej wspomniane. Także to wszystko spowodowało na dość gigantyczną rewolucję, która myślę taka poważniejsza od wielu, wielu lat, jaką w grupie Volkswagena możemy zaobserwować. Na sam koniec zapytam, bo nie chcę odbierać Państwu przyjemności później zadawania pytań i rozmów także kuluarowych. No, samochody elektryczne świetnie są, będą za chwilę, no ale są też hybrydy, które już teraz obecnie Państwo macie, no ale też nie porzucacie produkcji samochodów spalinowych. Jak to wszystko pogodzicie? Biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy w tym roku właśnie od modelu ID3, sukcesywnie z roku na rok ten wolumen i udział samochodów elektrycznych ma oczywiście rosnąć. Grupa Volkswagena zakłada, żeby sprostać wymogom porozumienia paryskiego, że de facto w roku 2050 powinniśmy być zeroemisyjni. To znaczy, że do tego czasu zarówno produkcja, jak i sprzedaż powinna bazować już tylko na pojazdach zeroemisyjnych. No, wbrew pozorom jest to dość krótka perspektywa czasu, żeby dokonać takiej zmiany. Także to wszystko powoduje, że podchodzimy do tego kompleksowo, ale musimy też dać czas trochę klientom, użytkownikom, rynkowi, żeby się z tymi modelami zapoznali, żeby pokonać właśnie te główne bariery, o których wspominałem dzisiaj. Jeżeli badamy czy rozmawiamy z potencjalnymi klientami, wspominają właśnie, tak jak już mówiłem, o cenie, o kwestii ładowania. Te bariery będą sukcesywnie pokonywane, ale
to wszystko wymaga jednak odrobiny czasu, ale mam wrażenie, że biorąc pod uwagę ilość wprowadzanych modeli, tempo, w jakim robi to grupa Volkswagena, w tym nasza marka, rozpoczynając od ID3, że to my będziemy przede wszystkim nadawali tempa temu rynkowi i to Volkswagenowi będziemy w stanie zaoferować najbardziej kompleksową ofertę i sprzedać tych samochodów jak najwięcej. A te spalinowe umrą w końcu, w tej perspektywie? Tak jak wspominałem, no, jeżeli bierzemy poważnie, a tak do tego podchodzi Volkswagen, kwestię porozumienia paryskiego, to oznacza, że w okolicach roku 2050 nie powinniśmy już oferować i mieć na rynku żadnego auta spalinowego. No i pytanie, jak podejdą do tego włodarze miast i ustawodawcy, którzy generalnie też są dość restrykcyjni, jeśli chodzi o zmiany przepisów. No tutaj niewątpliwie przed nami spore wyzwanie, bo no jest to faktycznie zmiana na rynku. I tak jak już też wspominali przedmówcy, ta kwestia budowania świadomości, tego odpowiedniego podejścia do elektromobilności jest tutaj kluczowa, bo na pewno Państwo zdajecie sobie sprawę, że bateria litowo-jonowa nie jest jedynym rozwiązaniem, ale jest jedyna dostępna dziś, w tym czasie i możliwością zaoferowania i produktu, i infrastruktury. Więc jeżeli chcemy faktycznie ten wzrost globalnego ocieplenia zatrzymać na tym ambitnym poziomie 2, może 1,5 stopnia, no to nie ma w tej chwili innego rozwiązania, jak tylko wejście w tą technologię. Równolegle w grupie Volkswagena prowadzone są badania nad innymi rozwiązaniami. Audi bodajże kontynuuje badania nad silnikami wodorowymi, ale jeszcze raz, nie sztuką jest zaoferować samochód, który nie będzie miał do tego infrastruktury, do jego odpowiedniego wykorzystania, więc znów w tej chwili jedynym sensownym, opłacalnym rozwiązaniem, które jest w stanie sprostać tym wymogom, są samochody w pełni elektryczne. Mam pytanie takie do pana Łukasza. Otóż niedawno szef jednego z koncernów motoryzacyjnych powiedział, że zrobić samochód elektryczny to jedno, natomiast w warunkach rosnącej konkurencji dużo trudniej jest zapewnić do niego stabilne i bogate źródło akumulatorów. W zeszłym roku grupa Volkswagena wykonywała różne manewry w związku z tym i teraz chciałem spytać, jak ta sytuacja się wyklarowała i czy w egzemplarzach pierwszych ID będzie LG Chem, tak jak w Taycanie, czy będzie tam akumulator innej produkcji i czy Volkswagen już przymierza się do własnej produkcji własnych akumulatorów? Ja mogę panu tylko odpowiedzieć w taki sposób. Z perspektywy rynku, jakim jesteśmy, dla nas istotnym jest zagwarantowanie dostarczenia produkcji zgodnie z naszymi planami. I absolutnie od początku, kiedy planowaliśmy sprzedaż na najbliższe 3 do 4 lat, te wolumeny są potwierdzane. Znaczy ja nie dostrzegam z perspektywy polskiego rynku problemu z podażą, jeżeli chodzi o baterie. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, na ile to zjawisko będzie dotyczyło globalnie całego świata. Zawsze początki cyklu gdzieś produkcji no, powodują pewne perturbacje, ale ja mogę tylko zapewnić potencjalnie polskich kierowców, polskich klientów, że na polskim rynku na pewno tych samochodów w przyszłym roku nie zabraknie. Już korzystając, że mam mikrofon, to w zeszłym roku Volkswagen ogłosił taką bardzo ciekawą według mnie koncepcję stacji ładowania, która jest jakby takim też powerbankiem. Ona ma 360 kWh pojemności i cały myk fajny w związku z tym polega na tym, że ona się może ładować prądem o niższym natężeniu, bo to jest 30 kW o takiej mocy, natomiast oddawać moc 100 kW z taką mocą 4 pojazdom równolegle. Czyli jakby mamy coś, co obniża nam koszty montażu infrastruktury, która jest w dodatku przenośna, bo to nie jest duże. Czy ten rodzaj stacji ładowania spotkał się z jakimś dużym odzewem rynku? W tej chwili w ramach planów, które wdrażamy od powiedzmy 2 lat, one są dosyć mocno sprecyzowane. My się przede wszystkim zajmujemy, jeżeli chodzi o ładowanie, infrastrukturą po stronie sieci dealerskiej i tu mówimy o ładowarkach od 7 powiedzmy do 22 kW w tej chwili, chociaż rzeczywiście, tak jak też pan wspominał, powinniśmy w najbliższej przyszłości myśleć o ładowarkach 50+. I to jest w tej chwili to, na czym się skupiamy. To jest dzięki temu Volkswagen dostarczy około 11 tysięcy ładowarek na przestrzeni najbliższych 2 lat. I to jest przede wszystkim to zagadnienie, jeżeli chodzi o ładowarki w dostępie publicznym. Natomiast biorąc pod uwagę sposób użytkowania samochodu, i tutaj też już o tym była mowa,
najistotniejszym wydaje się zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu domowym. My zakładaliśmy 50-60%, ale kiedy kontaktujemy się z kolegami z Norwegii, tam dowiadujemy się, że nawet 80-90% ładowania to jest dom. Więc przede wszystkim skupiamy się na tym, co z perspektywy klienta jest najistotniejsze i w tym celu notabene Volkswagen też powołał odrębną spółkę, która zajmie się również kompleksowym dostarczaniem komplementarnie takiej usługi właśnie ładowania. Nie tylko w postaci wallboxów jako rozwiązania technologicznego, ale również umożliwiania dokonywania różnego rodzaju audytów czy też rozmów z dostawcami, no po to, żeby ten proces był z perspektywy klienta jak najbardziej bezproblemowy czy nie dostarczający jakichś dodatkowych niepotrzebnych perturbacji. Także przede wszystkim skupiamy się na tym, co dla klienta i z perspektywy oczekiwań jest najistotniejsze. Także to jest w tej chwili to zagadnienie, którym się zajmujemy w kwestii właśnie infrastruktury ładowania. Patrząc z perspektywy tych barier, które dzisiaj są, skupiamy się przede wszystkim na tym, w jaki sposób dopomóc w ramach tej standardowej instalacji, bo to się wydaje, że tak powiem, w tej chwili najbardziej w zasięgu ręki. Tak jak powiedziałem, to nie do końca jest kompetencja koncernu, który do tej pory produkował samochody, stąd właśnie dedykowana spółka, która ma w tym pomóc. I nawet przy tej standardowej taryfie nocnej to ciągle mówimy o gigantycznej różnicy możliwości przejechania, czy też naładowania samochodu i przejechania 100 km w granicach 6 zł. To i tak już jest taki pierwszy, bym powiedział, dosyć łakomy i tak, czy też bardzo niski koszt, który jest w zasięgu ręki i przy niewielkiej inwestycji, bo wallbox 7, czy 11, czy 12-kilowatowy myślę, że będziemy oferowali w granicach około 2000 zł, więc jest to bardzo, bardzo atrakcyjne rozwiązanie. Więc to na początek. I tych możliwości poszerzania i rozszerzania źródeł jest sporo. Na razie skupiamy się na tym, co z perspektywy szeroko rozumianego klienta jest najłatwiejsze potencjalnie, gdzie technologia jest właściwie gotowa, gdzie możemy bardzo szybko taki łańcuch dystrybucji rozpocząć i wziąć za to pełną odpowiedzialność za jakość tych urządzeń i ich bezpieczeństwo. Także to jest w tej chwili krok numer jeden. Jeżeli chodzi o sieci elektroenergetyczne, to też chciałam dodać, bo sieci elektroenergetyczne widzą samochody elektryczne, tak aby wdrożyć je w tą koncepcję vehicle to grid, tak żeby samochody, kiedy będziemy mieli już ich wystarczającą liczbę, tak żeby one stabilizowały nam również sieć elektroenergetyczną. Na dzień dzisiejszy jest za mało, natomiast już dzisiaj oni wszyscy widzą sieci elektroenergetyczne oczywiście, widzą ten potencjał i przygotowują się do tego, tak aby kiedyś wdrożyć tą technologię. Mam dwa pytania do pana Macieja Mazura. Pierwsza sprawa związana ze zmianą tego projektu rozporządzenia o dopłatach, które w gruncie rzeczy niewiele zmienia, jeżeli chodzi o liczbę samochodów, które będą objętych tymi dopłatami. Jak pan wobec tego widzi możliwość jakiegoś radykalnego zwiększenia popytu, żebyśmy w ogóle szli w kierunku tego celu, który jest kompletnie na razie nierealny, ten 1 000 000 samochodów 2025, jeżeli chodzi o samochody osobowe. Zwłaszcza, że firmy, jak stwierdza i Europejski Fundusz Leasingowy i badania EY-a stwierdzają, iż na razie te zakupy samochodów elektrycznych do flot nie są dla nich specjalnie opłacalne. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie związane jest z tą infrastrukturą ładowania. Jeżeli mówimy o tym ładowaniu w domu, to musimy wziąć pod uwagę, że pewnie jakaś potencjalna część użytkowników samochodów mieszka na dużych osiedlach mieszkaniowych. W jaki sposób tam ewentualnie można by rozwiązać kwestię ładowania? Z drugiej strony ładowanie w budynkach, w biurowcach też nie jest dostępne dla wszystkich, tylko dla tych, którzy mają akurat kartę umożliwiającą wjazd. Natomiast no wiadomo, że tylko część pracowników korporacji może z takich parkingów korzystać. I pytanie do pana Łukasza Zadwornego. Otóż te nowe cele emisji dość radykalnie zwiększają koszty produkcji. Już wiadomo, że w tej chwili te marże w całym łańcuchu tym dostaw i u producentów z finalnych i u producentów części maleją. W związku z tym te ceny, te wyższe koszty będą przerzucane w jakiś sposób na nabywców samochodów. Jak w tym układzie mogą się kształtować w perspektywie ceny samochodów elektrycznych? Czy tak jak pan powiedział, rosnący wolumen produkcji, czy ewentualnie
malejące koszty baterii mogą wpływać na to, że tutaj będziemy mieli taki rozdźwięk, no nie wiem, samochody spalinowe będą drożeć, a samochody elektryczne będą tanieć. Dziękuję. Odpowiadając na pana pytanie, oczywiście, że rosnące normy emisji powodują konieczność rozwoju technologii, technologii, która kosztuje. Więc to jest, od wielu lat obserwujemy, że wraz z kolejnymi normami rosną też wymogi i koszty związane z produkcją takiej technologii, która oczywiście przez to, że jest to rynek bardzo konkurencyjny, no to gdzieś to, że tak powiem, bilansuje się, bo trzeba pamiętać, że na tym rynku no, mamy bardzo wielu graczy. Natomiast ta technologia faktycznie będzie drożeć. Natomiast jeżeli chodzi o silniki, jeżeli chodzi o technologię dotyczącą od elektrycznych, no to dla mnie najprostszym przykładem jest to, że jeszcze rok temu Volkswagen e-up, który miał baterie według poprzednich norm z zasięgiem bodajże 160 km kosztował 130-140 tysięcy złotych. Dzisiaj nowy e-up z baterią, którą znamy z Golfa, czyli 300-kilometrową, będzie kosztował poniżej 100 tysięcy złotych, a jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko od uzyskiwania jakichkolwiek rozsądnych wolumenów i ten efekt skali na pewno będzie wpływał na obniżenie tych kosztów. Więc tutaj nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że ta technologia będzie elektryczna będzie drożeć, a stety, niestety technologia silników spalinowych będzie drożeć, no, próbując spełnić te bardzo wyostrzone normy, które przed nami w ciągu najbliższych lat. Dodać można jeszcze, że wspomniany Mitsubishi Aimee w 2009 roku kosztował blisko 200 tysięcy, a miał zasięg niecałe 100 kilometrów, więc tutaj rzeczywiście technologia wykonała i odrobiła naprawdę dużą lekcję. Pozwolę sobie odpowiedzieć na oba pytania, bardzo za nie dziękuję. Rozporządzenie. My jasno bardzo oceniamy rozporządzenie. Są dwa tak naprawdę. Rozporządzenie dla indywidualnego konsumenta i tam mamy cap na poziomie 125 tysięcy brutto. Naszym zdaniem jako organizacji całkowicie cap fikcyjny i w zasadzie de facto pozorujący rozwój rynku, a nie zapewniający realnego rozwoju rynku. My wskazywaliśmy ustawodawcy, iż powinno się wykonać dwa ćwiczenia. Po pierwsze zweryfikować, jak to jest robione choćby w Europie, wyciągnąć z tej lekcji najlepsze wnioski. Po drugie zweryfikować ceny najpopularniejszych 10 pojazdów elektrycznych sprzedawanych w Polsce i wyciągnąć z tego średnią, ewentualnie z obniżką delikatną, żeby rzeczywiście ten argument motywacyjny producentów do obniżenia ceny był zrealizowany. 10 najpopularniejszych modeli w Polsce obecnie i nie ma tam żadnego kosztującego w okolicach choćby 125 tysięcy, więc rzeczywiście trudno ocenić inaczej to rozporządzenie jako rozporządzenie fikcyjne. Mamy nadzieję, że to rozporządzenie, które jest teraz w fazie konsultacji, czy konsultacje się zakończyły, ale jeszcze nie znamy decyzji Ministerstwa Energii w sprawie ostatecznego jego kształtu, zostanie zmienione tak, żeby pojazdy, które są pojazdami uniwersalnymi, mogły się w tym rozporządzeniu mieścić. Bo 125 tysięcy to jest premiowanie pojazdów, które są niedoskonałe nie z racji swojej technologii, tylko choćby z racji swojej wielkości. Czyli to są pojazdy po prostu bardzo małe i tak naprawdę to są dosłownie trzy pojazdy w tej chwili. Jeśli chodzi o rozporządzenie związane z Funduszem Niskoemisyjnego Transportu, czyli dla przedsiębiorców, samorządów, to tutaj kroczek w dobrym kierunku został wykonany, czyli 125 i pojawia się netto, przynajmniej w interpretacji podatkowej takiej, że przedsiębiorca użytkuje samochód w 100% jako pojazd firmowy. Naszym zdaniem owa interpretacja finansowa też tutaj niestety wprowadza dużo zamieszania, bo to nie jest tak oczywiste, że to jest 125 netto, koniec, kropka. Gdyby założyć, że to będzie 125 netto, czyli brutto wartość samochodu około 150-160 tysięcy, to uważamy, biorąc pod uwagę podejście Ministerstwa Energii, że pewnie to by było optymalne rozwiązanie. Z drugiej strony widzimy pewne problemy, choćby artykuł 55 punkt 2, który wyklucza leasing jako tą formę finansowania samochodów, a ja Państwu nie muszę mówić, że leasing jest podstawowym źródłem finansowania. Zatem też choćby dzisiaj podnosiliśmy uwagi, że to jest
kreowanie systemu, który będzie wypaczał to, co jest celem nadrzędnym, czyli zwiększanie dynamiki rozwoju. Żeby powiedzieć coś pozytywnego na koniec, uważamy za dobry ruch to, że pojawiają się segmenty pojazdów, czyli pojawiają się segmenty inne niż tylko pojazdy osobowe i one mają swoje dofinansowanie zawarte i to jest zapewne dobry ruch. Dobrym ruchem jest także utrzymanie dofinansowania dla infrastruktury, ruch niezbędny, ale na koniec znowu troszkę mniej optymistycznie. Ustawa, która wprowadziła Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, weszła w życie, mowa o nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w lipcu zeszłego roku. Zatem mamy rok, przez który nic się nie wydarzyło. Absolutnie nic się nie wydarzyło. Czekaliśmy cały czas na rozporządzenie. Pamiętajmy, że teraz mamy rozporządzenia, one są przed komisją prawniczą. Przechodząc cały proces legislacyjny, w wielu obszarach musimy jeszcze liczyć na pozytywną zgodę Komisji Europejskiej. Ona zapewne będzie pozytywna, bo i w Niemczech, i we Francji są podobne systemy, ale to są kolejne miesiące. To oznacza, że my mamy znów kilka miesięcy oczekiwania na ten sygnał, który jest bardzo potrzebny branży, bo branża troszkę czeka, nie wiedząc, czego się spodziewać. I na koniec króciutko, infrastruktura, absolutnie. Osiedla takie jak na Ursynowie, na Targówku tutaj w Warszawie, to jest krytyczny punkt na mapie elektromobilności. I tak, z jednej strony, jeśli rzeczywiście nie będzie można zwiększyć mocy, to infrastrukturalnie zastanawiamy się z naszymi partnerami, czy to koncernami paliwowymi, czy energetycznymi, nad tak zwanymi hubami ładowania, gdzie mamy kilkanaście ładowarek wolniejszych AC, czyli mamy taki parking lot praktycznie stworzony pod ładowanie AC, prądem przemiennym, do tego dodatkowe ładowarki DC, które pozwalają stworzyć jedno miejsce, do którego mamy 100% pewność, że jak przyjedziemy, to na pewno tam będzie ładowarka wolna, gdzie będziemy się mogli naładować, bo to nam pozwala planować. Jak teraz mamy ładowarki pojedyncze w Warszawie i mamy jeszcze car sharing elektryczny, który często je blokuje, no to rzeczywiście jedziemy z duszą na ramieniu, bo nie wiemy, czy na tej jednej ładowarce będzie ten jeden punkt wolny. Jeśli mamy huby, które są realizowane też w Europie, no to wiemy, że to zawsze będzie możliwość, żeby tam zostawić samochód, ale oczywiście celem jest zwiększenie możliwości ładowania w domu i pracę. I będziemy wydawać propozycje nowelizacji prawa w tym obszarze wydawać do końca roku. Dziękujemy. Tam następne pytanie. Prosimy. Dzień dobry, Patrycja Łuszczyk, Polska Agencja Prasowa. Ja chyba z takim ludzkim dość pytaniem. Norweski Urząd Statystyczny niedawno odkrył Amerykę, mówiąc, że istnieje większe prawdopodobieństwo kupna elektrycznego samochodu wśród grup najbogatszych. No i teraz pytanie, ponieważ te ceny są nadal dość wysokie, kiedy taki przeciętny Kowalski będzie sobie pomyśli, kurczę, w sumie wszystko jedno, jednak elektryczny, kiedy te ceny będą dostępne dla przeciętnego Kowalskiego? I tutaj pytanie chyba do obu panów. To może pan Łukasz zacznie. Znaczy, ja nadal wróciłbym do tego, że na przestrzeni nawet ostatnich 12 miesięcy ta cena naprawdę ulega drastycznej zmianie. Gdyby utrzymać to tempo, a to jest tylko założenie, no to możemy sobie odpowiedzieć, że za 2-3 lata faktycznie te samochody będą no, bardzo dostępne. Ale co jest istotne w przypadku aut elektrycznych, to jest kwestia liczenia, a to jest taki specyficznie polski model liczenia ceny samochodu poprzez pryzmat ceny zakupu tylko auta. A w przypadku aut elektrycznych myślę, że trzeba brać pod uwagę coś, co się mądrze we flotach nazywa totalnym kosztem użytkowania, gdzie biorąc pod uwagę o wiele niższe koszty serwisowania, bo ta technologia nowocześniejsza, ale o wiele prostsza, więc już dziś estymujemy, że takie koszty utrzymania takiego auta elektrycznego będą o co najmniej 30% niższe niż samochodu z silnikiem spalinowym. No jeżeli do tego, tak jak powiedziałem, dodamy kwestię obniżania ceny tej technologii, no ten przykład tych ostatnich 12 miesięcy, plus no ciągle tą kwestię właśnie ładowania i tego przykładu tej nocnej taryfy i możliwości zatankowania i przejechania 100 km za 6 zł, no to wtedy faktycznie to nabiera nieco innego charakteru. Ale to też są działania i to też jest edukacja, którą prowadzimy. To są też formy zakupu tego samochodu. Tu mówimy o tym, że przy różnego rodzaju nowoczesnych narzędziach finansowych
finansowy, który oferujemy wspólnie z Volkswagen Bankiem, mówimy raczej o koszcie i o racie miesięcznej niż o wyłożeniu, że tak powiem, całej wartości zakupu. I jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, no to znaczy, że takie auto możemy przy dzisiejszych nawet warunkach finansowania, zakładam, że one się będą poprawiać, bo wartości rezydualne aut elektrycznych też naszym zdaniem będą lepsze i wyższe, co oznacza, że mniejsza część kapitału, czy mniejsza część wartości tego auta będzie podlegać finansowaniu, no to w praktyce oznacza, że mówimy o samochodach, których pewnie ratę miesięczną będzie można utrzymać na poziomie, przy dzisiejszych tych cenach, na poziomie około 1000 zł. No, też bym chciał i marzeniem byłoby oferowanie auta mniejszego w racie około 400-500 zł, ale myślę, że to jest kwestia może najbliższych 24 miesięcy. To na pewno będzie musiało w ten sposób obniżać cenę zakupu. Natomiast odniósłbym się jeszcze do, wspominał tutaj pan Mazur o kwestii leasingu. Tak, leasing to jest dzisiaj największy segment polskiego rynku. Detal, czy też ten klient detaliczny, no to jest około 30-29%. Leasing to jest około 35%, czyli to jest de facto, no my to tak może trochę kolokwialnie, ale mówimy o Kowalskim z PESEL-em. No dla niego tak naprawdę i mając odpowiedni produkt finansowy, to właściwie zakładamy, że tutaj nie ma dużej różnicy, bo oferujemy to auto, te 130 tysięcy, o których mówię, to jest de facto cena porównywalnego, dobrze wyposażonego Golfa z silnikiem diesla, czyli też już auta, które dzisiaj jest autem masowym. Także no, na początek myślę, że to się wygląda nie najgorzej i też bardzo liczymy na to, że te koszty będą niższe i będziemy mogli oferować jeszcze tańsze te samochody w przyszłości. Czyli rozumiem kwestię edukacji. Absolutnie, kwestia edukacji i kwestia też tego momentu, który nadchodzi i on tak naprawdę będzie miał kulminację w 2020 roku. I tutaj ID jest tego doskonałym przykładem i nie mówię tylko dlatego, że jesteśmy w Volkswagen Home, bo naszymi członkami są wszystkie koncerny motoryzacyjne, ale rzeczywiście, tak jak Łukasz mówił, pojawienie się ID w cenie 130 tysięcy to jest swoisty game changer, więc też pojawia się pojazd, który ma zasięg już taki standardowy, uniwersalny, nawet w najwyższej wersji w zasadzie porównywalne 1:1 z pojazdem konwencjonalnym w cenie, która także nie odbiega tak daleko od rzeczywistości jak IMIEW 10 lat temu. Musimy jednak też zdać sobie sprawę, że my jednak w Polsce głównie kupujemy samochody używane, więc też tutaj etapami dochodzimy do tej elektryfikacji pełnej. Na początku musimy zrównać ceny pojazdów elektrycznych z pojazdami konwencjonalnymi tych nowych i tutaj państwo jest bardzo istotne, bo pojawił się przykład Norwegii. Ja bardzo nie lubię mówić o Norwegii, bo to zawsze jest w pewnym stopniu wypaczenie, bo to jest zupełnie inny system, ale dlaczego tam jest poziom rejestracji w zeszłym miesiącu? Ponad 50% pojazdów elektrycznych zarejestrowano w Norwegii. Światowa średnia to 2%. Ponad 50% w Norwegii, a w miesiącu rekordowym ponad 60%. Ale dlatego to się dzieje, bo preferencyjny system podatkowy, a tam mamy podatki od wszystkiego, środowiskowy, od wagi samochodu, oczywiście CO2 drogowy i tak dalej, sprawiają, że ten Golf elektryczny jest tam tańszy od swojego konwencjonalnego odpowiednika. Więc jak nie kupić elektrycznego, jak jeszcze to, o czym Łukasz mówił, TCO, całkowite koszty użytkowania przemawiają za elektrykiem. Więc jeśli nie jesteśmy przedstawicielem handlowym, nie jeździmy dzień w dzień po całej Norwegii, no to rzeczywiście w zasadzie mamy wybór zero-jedynkowy. Gdy sobie wyobrażymy sytuację, że rzeczywiście rozporządzenie, o którym też wspominałem, wejdzie w życie, ono będzie realnie wspierało rynek, to tam mamy poziom dofinansowania 36 tysięcy. Gdy zdejmiemy ze 130 tysięcy 36 tysięcy, to się okaże, że ID będzie kosztował 94 tysiące. Taki pojazd naprawdę to jest bardzo, bardzo dobra cena. Jeszcze chciałem spytać, jak takie mocne wejście w segment BEV samochodów czysto elektrycznych odbije się na polityce koncernu, jeśli chodzi o samochody plug-in, które to sprzedają się całkiem dobrze, zwłaszcza w krajach skandynawskich, natomiast im cieplej, tym jednak gorzej w stosunku do BEV-ów. To jest jedno pytanie. Drugie. Doszliśmy po raz pierwszy w historii motoryzacji, kiedy samochód w trakcie użytkowania może być udoskonalany, lepszy niż w momencie, kiedy wyjechał z fabryki, a to na drodze kolejnych upgrade'ów i możliwości dokupywania funkcjonalności, których on pierwotnie nie miał. Pewna firma już to ćwiczy od jakiegoś czasu i jak to będzie w przypadku ID?
ja wspominałem o tym rozbudowaniu usług connectivity, czyli faktycznie, żeby sprawić, że ten samochód będzie jeszcze bardziej online i dostarczał tak naprawdę wszelkiego rodzaju usług czy produktów naszym klientom. Więc oczywiście również grupa Volkswagena przewiduje taką możliwość sprzedawania różnego rodzaju usług online, czy też właśnie poprzez fakt, że samochód jest cały czas połączony, tak będzie właśnie w przypadku ID3. Już dziś te usługi, o ile się dobrze orientuję, oferuje Audi w przypadku e-trona. Jak się należy domyślać, tylko że ten zakres tych usług jeszcze na tę chwilę jest no pewnie dosyć ograniczony, bo to wszystko będzie, no to jest też kolejna gigantyczne wyzwanie dla koncernu, który do tej pory zajmował się przede wszystkim produkcją, powiem kolokwialnie, blachy i silnika. A teraz mówimy o całej infrastrukturze i zbudowaniu całego ekosystemu, w którym ma funkcjonować klient. Więc jest to też nowe wyzwanie dla koncernu, dla którego to jest nowa kompetencja, ale te inwestycje też toczą się już od kilku lat. My jesteśmy informowani o tym i widzimy, jak te projekty się rozwijają. I tu jestem przekonany, że będziemy w stanie oferować te bardzo szeroki wachlarz usług i w bardzo przyjazny dla klienta sposób. Natomiast to jest faktycznie no jeszcze chwila. Przepraszam, pierwsze pytanie dotyczyło... Plugin. No to też wspominałem o tym, to jest taki trochę przystanek. To jest... kwestia, że wiele rynków europejskich, no nie Polski niestety, oferuje już pewne benefity wynikające z jazdy też tym samochodem, stąd ta oferta jest dzisiaj szczególnie w Europie Zachodniej bardzo popularna. W Polsce to nie jest absolutnie duży segment. Jest kilka flot, które ze względu na swoją międzynarodową politykę uwzględnia, mimo że w Polsce tutaj nie ma na ten temat jakichś regulacji czy przepisów, ale oczekuje pewnego poziomu emisji, no i w tym momencie właśnie silniki plug-in spełniają ten wymóg. No tak jak powiedziałem, dostarczają też no, tych walorów jazdy autem elektrycznym, no, ale w zasięgu no, oczywiście no, ograniczonym. Tak jak wspominałem, Passat GTE to zasięg 55 km według normy WLTP. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Szanowni Państwo, jeśli nie ma, to tylko tak krótko podsumowuję, że warto chyba o tej elektromobilności rozmawiać. Nasi eksperci są oczywiście do dyspozycji. Można z nimi rozmawiać za chwilę, a my powoli kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.